Witajcie kochani, otwórzcie swoje Biblię na Księdze Wyjścia, na trzecim rozdziale od 14 do 15 wersu. Siądźcie wygodnie w waszych fotelach i z naszego przepięknego Krapkowickiego Parku zapraszam was dzisiaj na modlitwę kobiet. Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Następnie Bóg dodał. Tak powiesz synom Izraela. Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki. I tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. Gdy Bóg objawił się Mojżeszowi w krzewie gorącym na górze Choreb, oznajmił mu swoje imię i powiedział, że tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. Powiedział Mojżeszowi, że jego imię brzmi Jestem, który jestem. To znaczy, że jestem pośród was. Jestem Bogiem, który chce być pośród was. Imię ma ogromne znaczenie. W Biblii możemy odnaleźć 365 imion Boga na każdy dzień. I każdy z nich niesie ze sobą potężny ładunek, pełen mocy, pełen chwały, pełen potęgi, pełen błogosławieństwa. Jak Bóg mówi o sobie, Bóg Adonai, czyli Pan, Jahwe, jestem, który jestem, Jahwe Irech, Bóg, który zaopatruje, Jahwe Rafa, Bóg, który leczy, El Shaddai, Bóg wszechmogący, mocarz Jakuba, Elohim, Bóg stwórca, wszechmocny, potężny, El Eloach, Bóg mocny, silny, zaszczytny, Jahwe Nisi, czyli Pan sztandarem moim, Jahwe Emkadesz, ja Pan, który was uświęcam, Jahwe Shalom, Pan jest pokojem, Jahwe Tzidkenu, Pan sprawiedliwość nasza, Jahwe Rohi, Pan jest pasterzem moim, El Roy, Bóg, który widzi, El Olam, wieczny Bóg, El Elyon, Bóg Najwyższy, Jahwe Sabat, Bóg Pan Zastępów. Każdego dnia możemy czcić, możemy uwielbiać, możemy ogłaszać jedno z imion Boga. Dlatego, że każde z tych imion ma potężne znaczenie. Jeżeli wypowiadamy je ze świadomością tego, że ma ono potężną moc, że jest to imię wszechmogącego Boga, który stworzył niebo i ziemię. Świat duchowy drży w posadach, a my rzeczywiście oglądamy zmiany w naszym życiu. Widzimy zwycięstwo w naszym życiu. Dlatego też Słowo Boże mówi, żeby nie wypowiadać imienia Bożego bez szacunku, bez czci, bez poszanowania. A z kolei inny fragment mówi, niech świętość otacza Twe imię. My również nie chcemy, żeby nasze imiona były wypowiadane jakoś tak lekceważąco. Tym bardziej Bóg, dlaczego mógłby pozwolić na to, żeby wypowiadać Jego imię właśnie bez szacunku? Jeżeli też wypowiadamy Boże imię bez poszanowania, bez czci, wtedy też nie oglądamy wielkich dzieł, które wypowiadając te imię właśnie z taką potężną mocą możemy oglądać. Słowo Boże mówi, że imię Jezus jest ponad wszelkie imię, że jest to imię wyższe niż każde inne. Imię Jezus oznacza Jahwe jest zbawieniem, czyli ten, który chce być pośród nas, który jest pośród nas, który chce mieć z nami relację, posłał swojego Syna po to, żeby nas zbawić, żeby nas uratować, żeby nas ukochać, żeby okazać nam dobro, żeby nas leczyć, żeby nam pomagać, żeby nas uczyć, żeby nas prowadzić. Otwórzcie teraz proszę swoje Biblię na liście do Filipian na drugim rozdziale od 5 wersu. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył
i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystkie inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Jezus zrezygnował z tego miejsca, które miał w niebie, wyrzekł się swojej pozycji w niebie i przyjął postać sługi i stał się posłusznym Bogu aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. To jest niezwykłe. Gdy mówimy Jezus, gdy słyszymy Jezus, myślimy o Bożej dobroci, o Bożej miłości, o Bożej łasce, o zbawieniu, o kimś niezwykłym, o kimś, któremu należy się cześć, chwała, potęga, moc, majestat, uznanie, szacunek. Imię ma potężną moc. Każdej z nas nadano kiedyś jakieś imię. Każde imię ma też jakieś znaczenie. Czy wiesz, co znaczy twoje imię? A jeżeli nie wiesz, to warto zajrzeć do internetu i sprawdzić, co oznacza moje imię. Czy utożsamiasz się ze swoim imieniem? Czy lubisz swoje imię? Wiecie, ja bardzo długo nie lubiłam swojego imienia i po prostu nie potrafiłam się z nim jakoś utożsamić. Dopiero teraz, w wieku dojrzałym, zaczęłam je lubić. A nadała mi je babcia. Tak naprawdę wiedziała o jego znaczeniu, o tym, że właśnie znaczy ono królowa, więc myślała, że dając takie imię wnuczce, w jakiś sposób ją wyróżni, sprawi, że będzie taka ważna, ale tak naprawdę jako dziecko wielu upokorzeń mnie spotkało z powodu właśnie tego imienia. Przede wszystkim wtedy, gdy musiałam się tym imieniem przedstawiać. Zwykle musiałam je powtarzać, bo za pierwszym razem nikt nie rozumiał, co ja mówię. Wiele osób w ogóle pierwszy raz słyszało takie imię, więc gdy już powtarzałam, to potem, gdy osoby się do mnie zwracały, rzadko kiedy mówiły Regina, bo zapominały po prostu, jak mam na imię, a mówiły na przykład Brygida albo Renata, co bardzo mnie denerwowało, jako małą, jako dziewczynę. Bardzo często też słyszałam, że jest to imię dziwne, nawet głupie, że w ogóle jest jakieś takie niespotykane i rzeczywiście było niespotykane. Było mi z tym trudno. Nie lubiłam tego imienia. Brzmiało ono dla mnie jakoś tak bardzo szorstko, bardzo obco. Wydawało mi się, że nie kojarzy się z małą dziewczynką, tylko właśnie bardziej z babcią, czy z jakąś dorosłą kobietą. Z czasem jednak oswoiłam się z tym imieniem i nawet je polubiłam. Ale teraz taka dygresja do być może młodej mamy, która być może będzie oglądała ten filmik. Zastanów się, jakie imię chcesz nadać swojemu dziecku. Wiecie, często rodzice nadają teraz takie bardzo oryginalne imiona i nie mają świadomości tego, że mogą skrzywdzić po prostu swoje dziecko, które potem będzie musiało się tłumaczyć, dlaczego ma właśnie takie imię, a nie inne. Wiecie, często jest tak, że konkretne imię kojarzy nam się z konkretną osobą. I kojarzy się albo pozytywnie, albo negatywnie. I też zdarza mi się słyszeć opinię, nie chcę nazwać tak mojego dziecka, bo kojarzy mi się z tą i tą osobą, której nie lubię, albo która jest niefajna. Jest tak, że to tak naprawdę my swoją postawą, swoim zachowaniem, swoim sposobem bycia nadajemy znaczenie też naszemu imieniu, więc działa to takie dwie strony. Ono nadaje znaczenie nam, a my nadajemy znaczenie jemu. Ale jest też inna sytuacja, kiedy to same sobie albo sami sobie nadajemy konkretne imiona. Właśnie w jaki sposób mówisz o sobie i do siebie? Przed lustrem, czy w ogóle gdy jesteś sama, czy w swoich myślach? Czy są to słowa pozytywne, czy słowa negatywne? Słowa, które niosą jakiś dodatni ładunek dobra, czy też właśnie słowa ujemne? Czy nazywasz się fajną dziewczyną, fajną laską, że jesteś super, że jesteś mądra, że jesteś błogosławiona? Słyszałam kiedyś taką historię, że dziewczyna przedstawiała się, miała na imię Maria i za każdym razem mówiła Maria błogosławiona, mając świadomość tego, że naprawdę jest błogosławiona. Wiecie, a my często mówimy o sobie, ty kretynko, ale jestem głupia, ale jestem niezdara, znowu mi nic nie wyszło, mi się nigdy nic nie udaje.
jestem wielką porażką. Gdy tak będziemy o sobie mówić, to nie dziwmy się, że z biegiem czasu, ponieważ słowa mają potężną moc, rzeczywiście zaczniemy obserwować u siebie właśnie takie zjawisko jak głupota, czy porażka, czy też jakieś złe rzeczy. Wiecie, jeszcze gorzej jest, gdy takimi imionami nazywamy swoje dzieci, gdy na przykład tłumaczymy im zadanie z matematyki, one nie potrafią tego zrozumieć. Ty głupku, ty nieuku. No, nie jest to dobra rzecz, nie jest to dobry nawyk. Wiecie, dzieci teraz też nadają sobie imiona i mówią do siebie w bardzo brzydki sposób. Często słyszę to w szkole. Ty debilu, ty kretynie. Zawsze trzeba prostować, odwracać. Dlatego, że gdy takie imię przylgnie do kogoś, to bardzo często taka osoba potem nie umie sobie z tym poradzić. Niesie takie imię, konkretny ładunek przekleństwa. Dlatego prośmy Pana, żeby stanął na straży naszych ust, byśmy do siebie, do innych nie wypowiadały imion, które są po prostu złe, które są przeklęte, które nie mają w sobie nic dobra, ani nic z tego, co mówi o nas Słowo Boże i co mówi o nas Bóg. Wiecie, inspiracją do tego słowa stał się fragment z Księgi Objawienia z 2 rozdziału od 17 wersu. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny. Podaruję mu też biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. Zainspirowało mnie to, co to znaczy ten biały kamyk z nowym imieniem. Otóż biały kamyk w starożytności był używany w sprawach sądowych jako znak niewinności. Osobie, która właśnie była niewinna w sądzie, dawano biały kamyk na znak tej niewinności. Biały kamyk symbolizuje przebaczenie i orzeczenie właśnie takiej duchowej niewinności tych, którzy zostają uznani za wiernych Bogu. Być może też biały kamyk będzie swego rodzaju przepustką na wielką ucztę Jezusa, w której będą uczestniczyć jedynie zwycięzcy. Na kamyku ma być wypisane nowe imię. Jestem bardzo ciekawa, jakie to nowe imię będzie wypisane na moim kamyku, bo mam taką nadzieję, że otrzymam go od mojego Pana. I wiecie, jestem przekonana, że będzie to imię niezwykłe, imię niepowtarzalne. Słowo Boże mówi, że tego imienia, że będzie ono nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. Myślę, że chodzi tutaj o to, że ono będzie właśnie właściwe dla tej osoby, która otrzyma to imię, że to imię będzie niepowtarzalne, że nie będzie drugiego takiego imienia, że będzie ono symbolizowało nową naturę, władzę i pełen udział w Bożym dziedzictwie. Biały kamyk świadczy o właścicielu, który otrzymał ten biały kamyk, o tym, że dostąpił przebaczenia i odniósł zwycięstwo. Wiecie, myślę, że każda z nas jest ciekawa, na jakie imię zasługuje, jakie imię otrzyma kiedyś, co ono będzie znaczyło. Ja w każdym razie czekam na to nowe imię i chcę Bogu podziękować za to, że za imię, które mam, ale też za imię, które kiedyś otrzymam i chcę po prostu też na nie zasłużyć, być warta tego właśnie imienia, które Bóg ma przygotowane dla mnie w Księdze Życia. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Kochany tatusiu, dziękuję Ci za to, że Ty objawiasz swój charakter, objawiasz swoją moc, objawiasz swoją potęgę właśnie przez swoje imiona. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który jest moim pokojem, że jesteś Bogiem, który jest blisko, że jesteś Bogiem wszechmogącym, że jesteś Bogiem, który jest moim lekarzem, że jesteś Bogiem, który przyszedł po to, żeby mnie zbawić i zbawia mnie każdego dnia, czasami od siebie samej. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który jest moim sztandarem, który oznacza Twoje zwycięstwo, Panie, w moich sprawach, w moich bitwach. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który mnie zawsze widzi, Boże, i nigdzie nie mogę się schować przed Twoim wzrokiem, bo Ty zawsze jesteś ze mną i
To jest niezwykłe, bo to mnie powstrzymuje przed robieniem rzeczy, których mogłabym się później wstydzić. Dziękuję Ci, Pani, za to, że Ty jesteś Bogiem przebaczającym, że jesteś też Bogiem, który jest moim pasterzem, który mnie prowadzi w miejsca, gdzie mogę odpocząć. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje imię, które jest ponad wszelkie imię i za to, że w Twoim imieniu mogę zwyciężać. Mogę ogłaszać Twoje imię nad sobą, nad moimi bliskimi, nad moją rodziną, nad moim kościołem, nad moim miejscem pracy, Boże. I wiem, widzę to, Panie, że wtedy świat duchowy, każda zwierzchność klęka na kolana i oddaje Tobie chwałę i cześć i uznaje, że Ty jesteś Panem i Ty jesteś jedynym Bogiem. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Ojcze. Chwała Ci, Duchu Święty, że Ty objawiasz nam te rzeczy. Bądź wywyższony. I dziękuję Ci, Panie, za imię, które mam teraz. I przepraszam za to, że tak długo go nie lubiłam. Dziękuję Ci za nowe imię, które kiedyś mi nadasz. Wierzę, że trzymasz mnie mocno za rękę i doprowadzisz do zwycięstwa. Oddaję Ci, Panie, każdą osobę, która teraz modli się ze mną. Prowadź nas, Panie. Trzymaj w swoich rękach. Wspieraj. Chroń, zabezpieczaj. Niech Twoje imię spoczywa na każdej z tych osób. Święte imię Jezus. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Kochani, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w czasie tej modlitwy. Ja już teraz zbieram się na naszą imprezę, na nasze śniadanie dla kobiet. Wierzę, że to będzie niezwykły czas i że będę mogła się podzielić tymi treściami, które usłyszę na następnej modlitwie kobiet, na którą już teraz Was serdecznie zapraszam. Z Panem Bogiem. Pa, pa.